To jest bitwa. MMA Poznań znów w klatce na wojnie. Izraelskim systemem militarnej walki wręcz, a także samoobrony dla osób cywilnych, opracowanym i używanym od ponad 50 lat przez siły zbrojne Izraela, policję, straż graniczną i inne służby, w tym również jednostki specjalne i antyterrorystyczne. Widząc grożące nam niebezpieczeństwo, zaskakujemy napastnika natychmiastowym działaniem. Chwytamy za lufę pistoletu, jednocześnie robiąc unik. Następnie prawą ręką silnie uderzamy w twarz. Obie ręce łączą się na broni i wyłuskują ją poprzez dźwignię na palce, w razie konieczności wyłamując je. Napastnik jest paraliżowany bólem. Drugą ręką zabieramy broń i uderzamy nią w okolice twarzy, szyi i kręgosłupa. Sam system Krav Maga. Idealny system związany z walką w bliskim kontakcie, rozpowszechniony zarówno w pododdziałach wojsk lądowych, jak i pododdziałach desantowo-szturmowych, w dwóch rodzajach i dwóch odmianach funkcjonujących na rynku, tak zwanej odmianie cywilnej i odmianie wojskowej, która związana jest bardziej z aspektami militarnymi. Polecana dla wszystkich, którzy chcą tak naprawdę spróbować walki ulicznej, którzy chcą spróbować walki w pełnej realności z poczucia zagrożenia. Skończ w niego z technikami ręcznymi, nożnymi, zaczynając od rzeczy długich, poprzez krótkie, głowę, zwarcie, podcięcie. Go! Pięknie. Chodzi o to, żeby działać bardzo agresywnie przeciwko komuś, z kim naprawdę nie chciałbyś walczyć. Okay? Wyobraź sobie przez moment, ustaw psychikę. To, co robimy w tym momencie, to egzaminy na podstawowe stopnie wyszkolenia, czyli P1, P3. W pierwszej fazie szkolenia uczymy się przede wszystkim tych rzeczy, które są dla człowieka najgroźniejsze, a w ostatniej fazie szkolenia rzeczy mniej groźnych, czyli typowych chwytów za ubranie na przykład. Zaczynają studenci zawsze uczyć się przede wszystkim od duszeń, od chwytów, od ataków nożem. I za chwilę to będzie moment. Może próbować oczywiście twoją głową butelki przestawiać na stole, ale najprawdopodobniej bardzo szybko będzie chciał cię zdzielić. Próbować kopać. Żeby tego uniknąć, co muszę zrobić? Pochylić się, ale jeszcze, w którym momencie powinienem zareagować? Tak, oczywiście. Egzamin nie polega na tym, że oni muszą otworzyć jak najdokładniej techniki. Natomiast poddaje się ich skrajnemu wyczerpaniu. Atakowani są przez wielu agresorów, co powoduje, że muszą bardzo szybko odpowiadać na ten atak. To nie są żarty, ale też jakby walka na ulicy o życie, to nie jest zabawa. System Krav Maga został stworzony przez Węgra żydowskiego pochodzenia Imi Lichtenfelda. W latach 30. walczył on na ulicy z bojówkami faszystowskimi. Te brutalne pojedynki w naturalnych warunkach zainspirowały mistrza boksu do wypracowania systemu walki potrzebnego w starciach bez reguł. W Izraelu Imi wstąpił do wojska i tam dalej rozwijał Krav Maga. Po zakończeniu służby wojskowej stworzył jej cywilną odmianę i tym samym Krav Maga znów wróciła na ulicę. Trzech napastników zbliża się do niczego nie spodziewających się dwóch pracowników ochrony. Pierwszy z agresorów bez ostrzeżenia chwyta za szyję jednego z ochroniarzy, chcąc wykonać duszenie. Obrona polega na natychmiastowym przeprowadzeniu kontrataku przez zerwanie przyduszenia z jednoczesnym uderzeniem w krocze. W tym samym czasie do akcji wkracza drugi ochroniarz, przechwytując nadchodzące kopnięcie agresora i zadając mu jednocześnie serię celnych, obezwładniających ciosów.
Podczas gdy dwóch atakujących mężczyzn zostaje obezwładnionych przez ochroniarzy, trzeci z nich przygotowuje się do przeprowadzenia ataku. Agresor numer 3 zostaje jednak uprzedzony nokautującym wysokim kopnięciem na twarz. Walka w ciasnym pomieszczeniu uniemożliwiła atakującym wykorzystanie ich przewagi liczebnej, a bardzo dobra współpraca ochroniarzy i doskonała znajomość technik Krav Maga doprowadziły do obezwładnienia napastników. Kiedyś miałem taką sytuację, w ochronie lokalu pracowałem, kiedy podszedł do mnie jakiś napastnik, chciał wejść, ja mu coś powiedziałem, że niestety nie mogę go wpuścić, bo była jej praca zamknięta. Był bardzo mocno zamroczony, bo byłem jakiś używek, jakiś chemii, więc agresywnie do mnie podszedł, popchnął mnie, no w tym momencie wykonałem kopnięcie w krocie raz, mając nadzieję, że po prostu wystarczy. Praktycznie zyskałem tylko tyle, że jakby odrzucił go do tyłu, on natychmiast ponowił atak, dostał drugi raz kopnięcie. Ja po prostu już nie wiedziałem, co się dzieje i stwierdziłem, że już nie mam bólu i kopnę go z całej siły w twarz. Wtedy no, naprawdę konsekwencje byłyby duże, bo na pewno twarz bym mu zniszczył. Poza tym ja byłem przerażony. Byłem przerażony tym, co się dzieje. Jakbym miał do czynienia z zombie. Dostał praktycznie dwa razy całej siły, ja spokojnie mógłbym wymierzyć. Tak niestety działa chemia i czasem się tak dzieje, że te kopnięcia, które są standardowe, ktoś powie kopnięcie w krocze i super, wystarczy do obrony. Mogą nie wystarczyć. W tej chwili niestety on jakby nie rozumie, a działa, nie wiem, z jakichś tam przyczyn. Dlatego przede wszystkim uczy. Jak Państwo widzą, tak naprawdę w Krav Maga najważniejsza jest ucieczka. Wtedy nie muszę walczyć, nie muszę ryzykować. Do tego zmierzam. Nawet kiedy wykonuję techniki Krav Maga, uderzam tylko po to, żeby zyskać na czasie, zyskać miejsce do ucieczki. Natomiast jeśli nie, to wykonuję uderzenia do skutku. Dlatego tych uderzeń trzeba zadać więcej. Krav Maga, jakby w odróżnieniu od systemów sportowych, skupia się nie na tym, żeby dać jedno potężne uderzenie. Chodzi o to, żeby tych uderzeń zadać jak najwięcej, wyjść jak najwięcej punktów witalnych, prawda? Kiedy walczymy na ringu, też mamy tylko jeden przeciwnik i myślę, tak to nazwijmy tunelowo, widzę to, co przede mną. Krav Maga jest dużo trudniej, bo praktycznie mogę dostać atak z tyłu, czyli może butelkę rozbić na głowę i tak dalej, prawda? Mogę dostać kijem, że może mnie nożem potraktować z boku, z tyłu, z przodu. Jesteśmy w sytuacji w normalnym życiu, z przyjacielem gramy w piłkarzyki, my się nie się bawimy. Nagle ktoś z nienacka atakuje nas. Krav Maga bazuje na instynktownych odruchach obronnych człowieka. Właśnie dzięki temu jego poznanie przebiega bardzo szybko. Od momentu powstania ewoluuje on na drodze licznych badań i doświadczeń użytkowników, ale przejmuje także z innych systemów obronnych najbardziej skuteczne rozwiązania. W miejskich realiach nie ma miejsca na zasady, honorowe pojedynki i litość. Jest za to stereotypowy obraz przemocy poparty agresją. W takich warunkach umiejętność wczesnego rozpoznania zagrożenia, zdecydowana reakcja na agresję oraz skuteczne i proste techniki są niezastąpione. Napastnik próbuje nas zaatakować, przykładając nóż bezpośrednio do naszej szyi. Reakcja obronna musi być natychmiastowa. Lewą ręką zbijamy rękę napastnika uzbrojoną w nóż. Następnie wykonujemy unik, pozwalający nam oddalić się od niebezpiecznego narzędzia. Drugą ręką jednocześnie zadajemy napastnikowi bardzo mocny cios. Niezwłocznie obiema rękoma wykonujemy bolesną dźwignię na nadgarstek, sprowadzając napastnika na ziemię. Akcję kończy nokautujące nożownika kopnięcie w twarz. Jest to przykład skuteczności technik Krav Maga pozwalających na obronę przed każdym atakiem. Krav Maga wzmacnia naturalne odruchy człowieka. Każdy z nas, działając instynktownie, jest w stanie się obronić. Problem z tym, żeby to uruchomić, bo wiadomo, nieraz siedzi tak, że jesteśmy sparaliżowani strachem. Przeraża nas to, że ktoś wyciągnął nóż. Jeżeli nie zostanie przełamane w nas, dajemy się okraść, czy dajemy się w skrajnych sytuacjach nawet zabić. Możecie zrobić schwytem, możecie zrobić przystawieniem noża do gardła. Pozwól nóż. Dycha! Szantaż nożem w parach. To pokażę akcję obronę i ucieczka, jasne? Ruszaj! No, szybciutko na ulicę! Pieniądze na bank! Oh,
Chowaj zębkę! Zostaw ją! Zostawiam zębkę! Dawaj kata! Proszę, szybciej! Zwalnia samochód! Sam system Krafmaga był tworzony w latach 30. Były to czasy okupacji hitlerowskiej i sytuacja była tego typu, że Emil Lichtenfeld podjął się jak gdyby próby przygotowania dzielnicy żydowskiej do obrony właśnie przed nazistami. Wyszedł z założenia, że bazujemy na naturalnych odruchach człowieka oraz te odruchy zamieniamy i wzmacniamy w uderzanie w czułe miejsca człowieka oraz do tego zaczął pracować jak gdyby nad mentalnością ludzi, nad przygotowaniem mentalnym, aby w czasie obrony byli w stanie wyzwalać siebie maksimum agresji, czyli żeby po prostu z momentu z sytuacji takiej typowo wyciszonej obrońca nagle był w stanie wyzwolić w sobie maksimum agresji, działać na tym maksimum agresji, a po zakończeniu walki bardzo szybko się wyciszyć. To jest agresja, użyć się! Wśród osób, które trenują Krav Magę, w bardzo szybkim okresie dostrzeżono dość istotne zmiany psychologiczne. Przede wszystkim wzmacnia poczucie pewności siebie. Poprzez co? Poprzez to, że treningi są wzbogacane elementami bezpośrednio sytuacji zagrożeń życia, którymi się możemy spotkać na co dzień. To jest bardzo istotna kwestia. Po drugie, wzmacniają poczucie pewności i zdecydowania w sytuacjach lękowych. Organizm człowieka zazwyczaj reaguje w ten sposób, że w sytuacjach stresowych wyuczone niektóre techniki na treningach powodują brak konsekwencji w działaniu. Co to oznacza? Oznacza to, że świetnie wyuczymy się i potrafimy walczyć na treningu, jesteśmy wspaniałymi zawodnikami na macie, natomiast w sytuacji bezpośredniego zagrożenia w organizmie uruchamia się taki stan bezwładu. Przejdź przez tłum! Przejdź przez tłum! Kontroluj sytuację! Wychwyć nóż! Wychwyć nóż! Przejdź przez środek! Nie zatrzymuj się! Nie zatrzymuj się w tłumie! Idziesz! Idziesz! Ruszaj! Piąte! W tej chwili... Widzą państwo, część egzaminu, która przyniosła się w naturalne warunki na ulicę, kiedy nie jest to już reżyserowane. Mamy do czynienia z naturalną prędkością, naturalną szybkością, zmęczenie. Jestem potwornie w tej chwili zmęczony i stres, bo nieprzewidywalność ataku jest dość duża. Flaga rozwija również zdolności kreatywne. Przede wszystkim zdolności improwizacji i kreatywności w walce. Porównując inne systemy, moglibyśmy powiedzieć, że pozostałe uczą stałych, wyuczonych sposobów technik ataku bądź obrony i sprowadzają się do takich zasadniczych technik, które możemy ująć czy poczytać w podręcznikach. W Krav Madze w zasadzie tych technik nie ma. Tak naprawdę bardzo wiele zależy bezpośrednio od tego, który ją trenuje, od jego kontroli emocjonalnej oraz zdolności improwizacji i kreatywności. Uwaga, zamykamy oczy i to samo działanie. Ruszaj! Każde oczy zamknięte! Przez cały czas oczy zamknięte! Ruszaj! Oczy cały czas zamknięte! Jak państwo widzą, studenci odruchowo wykonują te same techniki. Jeśli podczas walki zostaną oślepieni przez reflektor samochodowy na przykład, tak jak tutaj mam do czynienia, nie będzie miało to wpływu na ich skuteczność, na ich działania bojowe. Praktycznie będzie to bez znaczenia. Jeżeli uda się doprowadzić do takiej formy naszego ucznia, wtedy te szanse na ulicy on ma. Natomiast oczywiście, kiedy się dzieje sytuacja, że reflektor nas oślepi, a my tego nie jesteśmy w stanie kontrolować, praktycznie jesteśmy bez szans. Kiedy nie widzimy, nie walczymy. Tak nie może być. Krav Maga mówi i uczy tego, że możesz walczyć z zamkniętymi oczami, możesz walczyć, kiedy jesteś bardzo zmęczony i nie ma znaczenia, że nie masz umiejętności, nie ma znaczenia, że nie masz kondycji, walczysz o życie. Istotnym elementem w Krav Maga także jest taktyka. Wszystkie techniki, których się uczymy, są tak skonstruowane, aby nie zabierały nam wszelkich naszych sił i nie skupiały na jednym przeciwniku, tylko zawsze musimy
być gotowi na to, że nowy agresor może się pojawić i do tego przygotowujemy swoich studentów. Jeżeli się nowy agresor pojawi, wówczas następuje neutralizacja nowego agresora. Natomiast jeśli chodzi o panie, dzieje się tak, że ten atak na kobiety jest, wydaje mi się, może być przeważnie spontaniczny, on nie jest jakby zaplanowany. Więc nie ma problemu jakby to, czy słaba płeć może się obronić, czy nie może. Odpowiedź jest oczywista. W Krawmadze jest bardzo dużo kobiet, bardzo dużo dziewczyn, które po prostu świetnie sobie dają radę. Mniej więcej wszyscy czują tak samo jakby. Nie dzielimy tego, że panie robią mniej pompek, mniej brzuszków. Nie, bo na ulicy nie będzie zmiłuj. Agnieszka sobie świetnie radzi w tym czasie. Mówię tak, że wyobraź sobie, że bronisz własnego dziecka, bo panie mają największy problem, żeby uderzyć. Mężczyźni to wiadomo, tam się szturchają, jakoś to wygląda. Natomiast panie generalnie mają ten opór, że uderzają tak prawie bezdotykowo. I największym jakby też zadaniem jest to, żeby one przezwyciężyły te opory, które w sobie mają. Czyli jakby nie bały się użyć tego instynktu, który w nich jest po prostu. Panie są delikatne, nie chcą też robić krzywdy. To jest jakby nieładnie, prawda? No, ale to trzeba jakby przełamać. Jeżeli się bronimy, to tu już jakby nie ma czasu na opory. Nie? I kiedy jakby takie proste uruchomienia mogą zaskoczyć. Znaczy nikt się nie spodziewa skutecznej, realnej obrony od pięknej kobiety. Każdy w niej widzi obiekt seksualny tak naprawdę, jeżeli jest jakaś agresja. Nie myślę o tym, że ona jest przeciwnikiem, że ona jest kickboxerem, że ona jest karateką, że ona jest krawerem, prawda? Jeżeli ona to wykorzysta, przy czym musi to wykorzystać natychmiast. Ona nie może się zawahać. I to jest właśnie ten moment, który w Krav Maga jest najważniejszy. Nie czekamy. Reagujemy natychmiast, reagujemy od razu. Jednocześnie robimy obronę i atak. To system stworzony do obrony naszego zdrowia i życia i to sposób maksymalnie prosty, a przez to bezwzględny. Ale także chciałbym pokazać właśnie tutaj na przykładzie miłego młodzieńca Bartka i jego ojca Janusza, że jest i także druga strona, kiedy można, spędzamy ten czas kulturalnie na macie, właśnie oboje są po egzaminie na stopień Krav Maga, właśnie Janusz na stopień P2 i Bartek na P1 i bardzo fajnym akcentem Krav Maga jest to, że ćwiczą go ten system całej rodziny. Ćwiczymy walkę, ćwiczymy bardzo poważny system, natomiast daje nam on dużo radości, daje nam zdrowie, daje nam to, co praktycznie powinien dawać sport, czyli przyjemność życia. Że, no i ja się przyszedł Bartek po egzaminie. Jak będzie, ile masz lat może na początek? No? Mam 10 lat, jestem po egzaminie. Egzamin jest, szczerze mówiąc, jest bardzo ciężki. Bałeś się egzaminu? Trochę się bałem na początku. Ale mi się wydaje, że doszedł. Ładnie mu poszło. Jest bardziej zdecydowany w domu. W szkole był nadpobudliwy. Tu się wyżyje trochę fizycznie. I jest wszystko w porządku. Ale kontroluje to, czego się nauczy, tak, nie wykorzystuje gdzieś. Tam nie masz problemu, no, że w bójkach. Tutaj muszę powiedzieć, że w szkole chłopaków nie pobudza do bicia, tylko wręcz rozdziela. Mówi, chłopaki, dajcie sobie spokój. Czyli wręcz takie dojrzałe działanie? Tak, 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 tak jest? No. Tak, tata drakoloryzuje? No, czasem tak rozdzielam, żeby nie było za dużej bójki, bo... Ale więcej działasz słowami, czy unikasz? No tak różnie, tak czasem unikam, czasem słowami mówię, że przestali. I to wystarczy? No wystarczy, nie muszę dać nic im tłumaczyć albo coś, oni to wiedzą. No super, fantastycznie. A fizycznie dajesz radę, bo to na pewno jest trudne ćwiczyć w sumie w grupie, gdzie są większość ludzi, to tutaj jest dorosłych. Praktycznie coś ty i jeszcze twój kolega, ale... Od dawna nie chodzi na treningi, ale no, daję sobie radę. No właściwie ty zostałeś, jakby ty tylko podeszłeś do egzaminu, więc... A fizycznie? No jeszcze nie jestem źle. I co, na WF-ie też masz lepsze oceny dzięki temu? Mam. Okej, okay, a jakie? Szóstkę? Same piątki. Pan od WF-u każe mu robić na każdej lekcji rozgrzewki, bo... Ach, przez proszę. To, że ćwiczy, to musi prowadzić rozgrzewki. Okay. A co mama na to, że was nie ma, że nie pomagacie jej, tylko na treningi jakby chodzicie, prawda? Nie wolałaby was w domu mieć? Nie, mamy to nie przeszkadza. Absolutnie. Mama się czuje pewniejsza, dwóch chłopaków. Ja myślę, że jest dumna i ma powód do dumy, nie? Z takich zuchów fajnych, prawda? Dzisiaj na pewno. Mhm. No, Krav Maga uspokaja. Przede wszystkim dziecko, które jest ostrzeżone o niebezpieczeństwa, że nie każdy wujek jest dobry, że nie każdy cukierek dany nam, darowany nam, jest intencją życzliwą.
Ja myślę, że to już wystarczy. Trzeba po prostu dziecku mówić o niebezpieczeństwach, trzeba je odtwarzać. To jakby się dzieje na treningach Krav Magi. To nie chodzi o to, że małe dziecko ma się być dorosłym przeciwnikiem, broń Boże. Natomiast, tak jak mówię, Krav Maga uczy ucieczki, ale też może być sytuacja, że dziecko zostanie chwycone za ręce i co wtedy ma zrobić, prawda? Jeżeli to jest 9-latek czy 10-latek, to on, uwierz mi, że jest w stanie cię znokautować. Także mogę się nawet założyć, kopnięcie w kolano albo w krocze od 10-latka boli tak samo jak od dorosłego człowieka. Znaczy w ogóle to jest taki temat, że w ogóle ciężko mi o tym mówić, prawda? Dlatego nie powinniśmy dopuścić. A czy jest prosta procedura, wystarczy właśnie dziecko puścić na Krav Magę. Są treningi Krav Maga Junior, kiedy dzieci w formie zabawy pokazuje się, że jak powinny uciekać, w jaki sposób powinny dawać czytelny komunikat, że obcy się pojawił, prawda? Wystarczy, że dziecko krzyknie obcy. Jedna nauczycielka z dziećmi gdzieś, nie wiem, w zoo, czy coś takiego. Tak naprawdę około jest 30 dzieciaków, one są rozweselone, radosne, wesołe, głośne. Ja nie do końca wierzę w to, że nauczycielka by kontroluje całą sytuację, no bo ciężko kontrolować 30 dzieciaków, one biegają, skaczą. Oczywiście wykonuje bardzo dobrą robotę, ale gdzieś tam może się pojawić obcy. I wystarczy zwrócić uwagę nauczycielki, że ta osoba się pojawia, jest blisko i nauczycielka zwróci uwagę na tą osobę obcą i to już jest powód, który zniechęci być może agresora do tego, że nie dojdzie do porwania czy do jakiejś takiej groźnej sytuacji, czyli jakby po pierwsze ostrzeganie, po pierwsze rozpoznanie sytuacji zagrożenia. Jeżeli dziecko nauczy się rozpoznawać zagrożenia, to są bardzo duże szanse, że jego bezpieczeństwo rośnie. No i unikania, także jakby brania jakichś podarków. Ale teraz niestety mamy do czynienia z tymi tabletkami gwałtu, to już jest bardzo poważny problem. Przy koszcie tabletki gwałtu, która kosztuje tam grosze, no to jest problem dość duży, odurzanie dzieci, prawda? Przez to, że także tutaj by wchodziło bardzo poważne zagadnienie, więc ja myślę, że nigdy nie będziemy żałować nakładu wydanego na bezpieczeństwo naszych dzieci, a także nasze. Nie? Także Krav Maga jakby nie wzięła się znikąd. Ona generalnie miała służyć na potrzeby służb wojskowych, ale po prostu rynek cywilny też, albo w zasadzie rynek cywilny jest właśnie takim najbardziej niebezpiecznym. Najbardziej niebezpieczna jest ulica. Jeszcze na wojnie są jakieś zasady, prawda? Giną ci, którzy są najdzielniejsi, giną żołnierze, oni giną w jakiejś sprawie. Dzięki technikom Krav Maga możemy szybko i skutecznie wyłuskać broń z ręki napastnika. Ważne, by w pierwszym momencie zmienić kierunek lufy pistoletu, tak by nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia. Techniki, które w tak trudnych warunkach Imi Lichtenfeld upowszechnił, stają się coraz bardziej popularne zarówno w Ameryce, jak i w Europie. Niewykluczone, że to, co w Izraelu jest na porządku dziennym, a więc obowiązkowa nauka tych technik w szkołach publicznych, będzie niedługo propagowana w innych państwach. Można przypuszczać, że również w Polsce ta jak dotąd mało znana technika zyska na popularności przede wszystkim ze względu na skuteczność i łatwość przyswajania jej elementów przez uczestników kursów. You ever know that you're fake? I can see that you're fake.